Kolor pomarańczowy jest trudny do zestawiania z innymi kolorami. Niestety nie pasuje też wielu typom kolorystycznym. Z czym łączyć pomarańczowy? Zapraszam na dzisiejszy wideoporadnik. Dzisiaj pora na czwarty odcinek serii Jak łączyć kolory. Był już czerwony, był zielony, był różowy. Do wszystkich tych filmów pod spodem, pod dzisiejszym odcinkiem oczywiście będą linki, no ale dzisiaj przyszła kolej na pomarańczowy. A dlaczego wybrałam pomarańczowy? Ponieważ to jest kolor, który pasuje niewielu typom urody, ale jak już pasuje, to i tak boimy się go nosić, bo nie wiemy, jak go zestawić. Oczywiście, zanim przejdę do zestawień kolorystycznych, to musi być chwila teorii. Oczywiście, tak jak było w poprzednich kolorach, trzeba wskazać różne odmiany pomarańczowego, ponieważ musimy zapamiętać, że pomarańczowy to nie tylko ta czysta odmiana pomarańczowego, który wynika z połączenia kolorów ze sobą, ale też możemy mieć jakieś inne jego odmiany. No i jakie te odmiany mogą być? Po pierwsze, mówimy o walorze, czyli jasny pomarańczowy kontra ciemny pomarańczowy. I tutaj jest ciekawa sprawa, bo tak naprawdę ciemny pomarańczowy to powinien być brąz, ale nie o brązie dzisiaj mówimy, natomiast to jest taka ciekawostka. Dzisiaj opowiemy o takim trochę jaśniejszych, ciemnych pomarańczowych, o brązie będzie zupełnie inny odcinek. Więc mamy albo jasny pomarańczowy, albo ciemny pomarańczowy. Druga sprawa to temperatura. No i tutaj bardzo często pojawia się pytanie, czy w ogóle istnieje coś takiego jak chłodny pomarańczowy. Wiem, że są koloryści albo styliści, którzy mówią, że coś takiego nie istnieje, natomiast dla mnie nie do końca tak jest. Ciepły pomarańczowy to sprawa dość prosta, ponieważ większość odcieni pomarańczowego jest właśnie ciepła. To jest tak naprawdę biegun kolorów ciepłych, jeżeli chodzi o koło kolorów, więc z ciepłymi nie będziemy mieć problemu. Natomiast chłodny pomarańczowy to wszystkie te, które mają w sobie trochę więcej różowego, czyli wszystkie odcienie, które nazywamy potocznie łososiowymi i to właśnie te odcienie będą chłodnym pomarańczowym. Jak już mamy walor, mamy temperaturę, to teraz czas na chromatyczność, no i chromatyczność to oczywiście nasycenie koloru. Jeżeli wysoka chromatyczność, to jest to bardzo intensywny, wściekły pomarańczowy, taki czysty. Jeżeli jest niska chromatyczność, to mamy do czynienia z wszelkimi odcieniami tak jakby brudnymi albo właśnie takimi lekko zbrązowiałymi. Więc tutaj można by powiedzieć, nawet taki rdzawy, rudy, ceglasty kolor to dalej będzie pomarańczowy, pomiędzy pomarańczowym a brązem. Natomiast tutaj rozszerzymy dzisiaj trochę to pojęcie koloru, ze względu na to, że pomarańczowy jest naprawdę bardzo plastycznym kolorem, jeżeli zaczniemy mówić o jego odcieniach. No ale do dzieła. Jasny pomarańczowy, z czym będzie się dobrze zestawiał? Jasny pomarańczowy to jest taki kolor, który jest dosyć świeży. Może być, nawet jeżeli jest pastelowy, to jest taki dosyć intensywny, bym powiedziała, czyli taki wiosenny, bo kolory, które są jasne i intensywne, to są takie kolory wiosenne, one są mocno nasycone i będą bardzo dobrze się zestawiały z zielenią, bo czyż nie pięknie wygląda taki właśnie typ wiosenny w zestawieniu na przykład jasnego odcienia łososiowego, brzoskwiniowego ze świeżą zielenią. Ale też możemy zrobić takie kontrastowe zestawienie i ten taki brzoskwiniowy, łososiowy, pomarańczowy połączyć oczywiście z niebieskim. Ten niebieski może być albo jasny, taki pastelowy, albo to może być taki ciemniejszy. Oczywiście albo granat, albo nawet jeansowy, czy gołębi błękit. Czyli łączymy albo z zielenią jako takie świeże zestawienie, albo właśnie z niebieskim. Kolejny pomarańczowy to ten ciemny pomarańczowy, czyli ten, który już będzie bardzo blisko brązowego. No i oczywiście to może być ten taki ceglasty pomarańczowy, który będzie się świetnie komponował we wszystkich zestawieniach dla jesiennych typów urody. Czyli jeżeli jesień, to oczywiście ceglasty plus zgniła zieleń, plus taka jesienna, taka khaki, oliwkowa, ale też ten ceglasty będzie pięknie wyglądał z granatem. I tutaj dobre zestawienie będzie, kiedy ten granat będzie taki przygaszony i miękki. Ciemny pomarańczowy to też może być taki intensywny, ale ciemny pomarańczowy i on będzie bardzo dobrze zestawiał się, uwaga, z pomarańczowym odcieniem czerwieni, czyli z taką jakby oranżową czerwienią. Będzie to bardzo mocne zestawienie, ale myślę warte uwagi. Następne, jeżeli chodzi o atrybuty kolorystyczne, jest temperatura, czyli mamy do czynienia z klasyczną taką ciepłą odcieniem pomarańczowego i ten ciepły pomarańczowy będzie fantastycznie się zestawiał z kolorami, które
będą takie jesienne, czyli tak jakby zestawienie tej świeżej, pomarańczowej, intensywnej wiosny z taką ciężką jesienią. Czyli jakby zestawienie pomarańczowego jako koloru czystego z jego przybrudzoną formą. Czyli pomarańczowy będzie się świetnie zestawiał z jakimś karmelowym brązem, z gorzką czekoladą, z różnymi odcieniami właśnie brązu, ale pomarańczowy będzie też dobrze wyglądał w takim połączeniu bardzo intensywnym, takim jak blokowanie koloru, czyli z dosyć mocnym niebieskim. To są kolory, które leżą naprzeciwko siebie na kole kolorów, więc zestawienie ich razem jest dosyć takie ryzykowne, to znaczy na pewno będzie bardzo mocno widoczne, ale można je oczywiście stosować na jakichś małych elementach, na przykład na apaszce, ale jeżeli chcesz zaszaleć, to możesz połączyć mocny niebieski i mocny pomarańczowy. Kolejne zestawienie to te z chłodniejszym pomarańczowym, czyli właśnie na przykład z łososiowym. Łososiowy bardzo dobrze, bardzo wdzięcznie będzie wyglądał z kolorami, które są takiej jakby trochę chłodniejszej zieleni, takiej może nie tej jesiennej, ale takiej trawiastej, będzie też bardzo dobrze komponował się z beżem. Beż to jest taki kolor, który jest dobrą bazą dla wielu kolorów i jeżeli chcemy, żeby ten łososiowy był taki bardzo widoczny, no to będzie to na pewno świetny pomysł. Kolejną grupą kolorystyczną, jeżeli chodzi o pomarańcz, to są te pomarańcze, które są bardzo wysoko nasycone, nawet takie fluorescencyjne. I te fluorescencyjne, jeżeli chcemy, żeby było je widać na pierwszym planie, to oczywiście najlepiej zestawić z szarością. Czy to będzie jasna szarość, czy ciemna szarość, taka wręcz grafitowa, nie ma to znaczenia, żeby był szary. Oczywiście też świetnym tłem dla intensywnej, takiej jaskrawej pomarańczy będzie granat. Nie ryzykowałabym z czernią, chociaż one są blisko siebie, ale nie ryzykowałabym z czernią, ponieważ to zestawienie takie będzie bardzo ostre i naprawdę niewiele osób będzie w tym dobrze wyglądać, szczególnie w świetle dziennym. Zgaszony pomarańczowy to jest ten pomarańczowy, który najczęściej chyba jest wybierany, oczywiście poza łososiowym, bo ten kolor też bardzo często się spotyka. Natomiast zgaszony, czyli właśnie ten taki rudy, rdzawy, taki jesienny, bardzo dobrze się komponuje z jesiennymi odcieniami kolorów, czyli znowu powtórzę, będzie to ta zieleń, będzie to jeansowy błękit, będą to wszystkie przyszarzałe odcienie, ale też ciekawym zestawieniem będzie taki rudy odcień rdzawy pomarańczowego zestawiony z brudnym różem. Z takim różem, który jest brudny w taki trochę cielisty sposób albo taki brązowy sposób. Także tutaj zestawienie, jeżeli chodzi o pomarańczowe, mamy kilka możliwości. Oczywiście te najbardziej popularne to będą te, kiedy mamy taki czysty, intensywny pomarańczowy połączony z czymś dość neutralnym, takim stonowanym, spokojnym. Albo łososiowy pomarańczowy, bo on jest bardzo często wybierany w damskich szafach, albo znowu te jesienne odmiany pomarańczowego łączone z innymi jesiennymi kolorami. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku tej serii.